W dzisiejszym filmie zagramy w gierkę, w której naszym zadaniem jest ratowanie naszych przyjaciół. Na początku mamy do uratowania Alana tutaj i musimy rozwalać te tutaj rzeczy, jakieś skrzynie, żeby właśnie uratować Alana. On tam na końcu będzie uwięziony, zaraz zresztą to zobaczycie, tylko no musimy dojść do końca. Kliknijmy w sumie sobie tutaj auto, tak żebym sam nie musiał klikać, żeby za mnie to klikało. No i musimy dojść do końca. To jest taka trochę gierka typu Wall Punch, ale trochę inna. Tu w ogóle mam jakieś takie obrazki różne, chyba z anime, tak mi się wydaje. Ciekawe, czy w sumie później będzie coś innego, ale dobra, musimy uratować właśnie teraz naszego znajomego. Chociaż powiem wam, że to nie będzie takie łatwe, jak widzicie, bo tutaj już się coraz ciężej robi. W ogóle tutaj u góry jest jakiś taki pasek. Nie wiem, czy tyle jakby stage'y w tej gierce jest, no ale jak tyle jest, to naprawdę dużo. Zaraz w sumie się dowiemy, tylko no właśnie musimy sobie to rozwalić. Jeszcze jakaś ściana. Ile tu ścian jest? No powiem wam, że sporo jest jeszcze. Dobra, próbuję to uwalić, zobaczymy, czy nam się uda. Jak nie, to musimy więcej siły nabić. Mam tylko 13. Chyba, że tu jest gift. 150 siły dostajemy. Dobra, no to teraz to pójdzie na luzie. Dobra, teraz to uwalimy bez większego problemu. Dobra, i teraz chyba właśnie rozwalamy ostatnią ścianę, tak mi się wydaje, i będziemy mieć do uratowania naszego przyjaciela. Kilka razy prawdopodobnie to będziemy musieli zrobić, no i tutaj uratowaliśmy Alana, chyba tak, dobra, przebieg sobie tam wpadł do lawy na początku, ale uratowaliśmy go, spokojnie. I tutaj jak go uratujemy 3 razy, to dostaniemy siłę razy 70, a więc w sumie ciekawie, to jestem ciekawy, ile tu będzie jakby na końcu siły. Dobra, ale zobaczmy, po ile są tu jajka, bo tu w ogóle jajka inaczej są zrobione, tak jakby trochę jak w Pet Simulatorze, z tego co widzę. Nie ma czegoś takiego, że na każdej krainie są jednego ina, tutaj pierwsze jajko kosztuje. Dobra, to twórzmy sobie pierwsze jajko i wyleciał nam epic od razu, no to w sumie spoko. Tutaj ktoś mi trade dodaje, ale podziękuję, chcę sam sobie pety zdobyć, chociaż on pewnie chce ode mnie pety. Ja mam takiego jednego tutaj, który nam daje trening razy 2,4 albo plus 2,4, bo tu w ogóle zobaczcie, jak się trenuje, tutaj się pompki robi, a nie tak jak zazwyczaj w tych gierkach, że tam worek ładujecie. Dobra, to potrenujmy w sumie sobie trochę, żeby trochę tej siły nabić, chociaż 2,4 nabijamy tylko naraz, no to jakby niedużo. Za 12 sekund będzie mieć plus 500 siły, no to sobie to odbierzemy i dalej wbijamy te winy, żeby kolejną mapkę odblokować. Zobaczymy, jaki tam będzie przyjaciel do uratowania, no bo tutaj są po prostu wasi znajomi z Robloxa. To jest skąd od Rebirth Champions, a więc tu mam osoby, które dodawałem do znajomych w Rebirth Champions. Dobra, mamy tutaj już kolejnego gifta do odebrania, a więc sobie teraz pójdźmy tutaj i nabijmy szybko te 10 winów. W ogóle tutaj jest takie przyspieszenie, czyli prawdopodobnie, skoro coś takiego jest, to jest dużo mapek, tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy nam się wszystkie uda odblokować. Dobra, klikniemy ten auto-atak, żeby samo mi tutaj nawalało, no i wszystko na hita leci. I niech się nabije trochę tych winów, żebyśmy od razu chociaż drugą mapkę odblokowali. Chociaż w sumie teraz ostatni raz musimy uratować Alana i zobaczymy, co się stanie, jak go 3 razy uratujemy. Czy dostaniemy plus 70 siły, czy dostaniemy jakiś mnożnik siły. Dobra, i teraz trzeci raz go ratujemy i uratowaliśmy go trzeci raz. I zobaczmy, jak to tutaj działa. Czy to jest na spet, czy jak to działa? Tutaj zobaczcie, jakby frames power. Tylko musimy trzeci level wbić, żeby jakby tutaj to odblokować, bo tu jest taki przycisk. Czyli prawdopodobnie musimy 3 stage'e przejść i dopiero wtedy tutaj nam się to odblokuje. To jestem ciekawy, jak wtedy będziemy siłę farmić. O, w ogóle tu mam też daily nagrodę. Plus 500 mamy tego. Dobra, nabijmy teraz te 10 winów, żeby odblokować kolejną mapkę. Dobra, i mamy 10 winów, a więc tutaj mamy już kolejną osobę. Tutaj teraz mamy duszka do uratowania. Musimy uratować duszka, tylko tutaj 3000 jakby na starcie jest, no to tutaj już nie będzie tak łatwo. Zobaczymy, ile nam to zajmie, a jak nie, to musimy więcej siły nabić, bo jakby tutaj dalej nie mogę tych znajomych odblokować, potrzebujemy trzeciego levela, czyli prawdopodobnie jeszcze tamten stage musimy odblokować, bo jakby no tu nie ma normalnych leveli chyba, a nie, drugi level mamy. No to wydaje mi się, że tu musimy to odblokować, żeby mieć ten trzeci level. Ile w ogóle Rebirth kosztuje? 2500 siły, no to niedużo. Dobra, spróbujmy to przejść, może jakoś nam się uda, no trochę tutaj jest tego. Zobaczymy, ile tu będziemy dostawać winów. W sumie tutaj mamy kolejne gifty do odebrania, tu mamy 5 winów, 15 winów i podkę jakąś. Zobaczymy, co ta podka daje, bo jakiś taki dziwny kolor ma, niepodobny jak w tych gierkach. Daje nam siłę podwójną na 30 minut. No dobra, to od razu sobie to odpalmy, żebyśmy mieli podwójną siłę i teraz 2600 naraz zadajemy jakby w te ściany, no to teraz szybciej jest. I za 8 sekund będzie też spin. Dobra, to za chwilę te spinę zakręcimy, tylko zobaczmy, ile tu winów dostaniemy. Teraz ostatnia ściana z tego, co widzę. I tutaj dalej jakieś postacie z anime są z tego, co tutaj też widzę. No i tu mamy właśnie naszego znajomego, którego uratowaliśmy. Ile razy go musimy uratować? 8 razy teraz musimy go uratować, czyli to się zwiększa. Dobra, ale zakręćmy spinem jakieś jajka może otwórzmy. Tutaj już potężne nagrody w sumie są. Jakiś pet, dwie potki, winy i siła. Oby mi pet wyleciał albo jakaś potka. No nie, no siła najgorzej. No dobra, najgorsza nagroda wyleciała. Kolejnego spina będzie mieć za pół godziny. Może jeszcze raz sobie zakręcimy. Dobra, ale teraz już na pewno też na lepsze jajka mamy. Tutaj mamy takie za 15, ale czy są jakieś troszeczkę droższe? Tutaj mamy kolejne za 50, 30. Dobra, to otwórzmy sobie takie jedno jajko za 30. Może coś dobrego nam tutaj wyleci? Uncommon, najgorszy nam chyba wyleciał. Nie, dobra, drugi najgorszy. No to mogło być zawsze gorzej. Ile on daje? On daje trening plus 2,3. Czemu on daje mniej niż ten? Dziwne te pety są. Dobra, no ale no trochę trening mamy większy. Dobra, ale musimy nabić sobie więcej tej siły teraz. Jeszcze tego tutaj peta możemy teraz sklejmować jakiegoś
Sparkler. I zobaczmy, co on w sumie daje. No, on daje już dużo. On daje 5,35. Dobra, to zobaczmy, jak z tymi trzema będziemy pakować. Ile naraz będziemy dostawać? 16,1 dostajemy naraz. Dobra, to niech się nabije tej siły trochę, nie wiem, z 5000 chociaż, żebyśmy jakoś to rozwalali. Bo jeszcze mamy dużo znajomych do uratowania, a tutaj jeszcze to bym chciał odblokować. I jeszcze w sumie tu rękawiczki mamy lepsze. Kupmy sobie w sumie te. Dają nam plus 20% czegoś, nie wiem czego. I teraz mamy jakby te rękawice. To jest założone właśnie. I jeszcze trails do tego jest za winy. To możemy sobie takiego kupić, który daje nam plus 10. Dobra, no i chyba szybciej będziemy trenować, tak mi się wydaje. No powiem wam, że leci to szybciej teraz. Dobra, to niech się nabija ta siła tak do 5000 chociaż. Dobra, i mamy nawet więcej, 8500, a więc teraz już raczej będziemy na luzie to rozwalać tutaj. Musimy jeszcze naszego znajomego 7 razy uratować tutaj. No i później mam nadzieję, że tutaj już nam się odblokują ci znajomi, jakby moc tych znajomych. Kliknijmy sobie tutaj autoatak, no i tutaj wszystko ładnie leci na hita, prawie wszystko. Tutaj za chwilę już nie będzie na hita. No tutaj już nie leci na hita, dobra, ale i tak pójdzie to nam dosyć szybko. Ile tu w ogóle winów dostajemy naraz? Nie zauważyłem, chyba 10, tak mi się wydaje. Dokładnie tak, 10. Dobra, tu jeszcze odbierzmy sobie kolejny prezent. Tutaj 1500 siły jeszcze, dobra, no to jest dobre. I niech się nabija to, żeby nam się odblokowała kolejna mapka. Dobra, i mamy 132 winy i uratowaliśmy znajomego w sumie 8 razy, ale teraz tutaj już mamy kolejnego. Dobra, ale zobaczmy, czy tutaj mamy tych znajomych teraz, no i tutaj możemy ich zakładać. Tutaj najlepszym znajomym na razie naszym jest Duszek, a więc załóżmy sobie Duszka. I czy to jest jako nasz pet? Aha, to jest takie w ogóle to tutaj na ramię. I to pewnie wam daje mnożnik siły. Zobaczmy w sumie, jak go zdejmiemy, czy tutaj mi siła się zmniejszy. Nie zmniejsza się. Dobra, to załóżmy go i zobaczymy, ile teraz będziemy naraz siły farmić. Ciekawe, czy jakoś tak giga dużo teraz będziemy farmić. Naraz ile dostajemy? 24. No to jakoś tak super dużo ci znajomi nie dają. Trochę dają, ale nie jakoś tak super dużo. Dobra, ale za to już mamy tutaj na jakieś lepsze jajka. Na takie za 50 mamy dwa. No to takie dwa sobie otwórzmy. W ogóle przydałoby się porobić jakieś pety, nie wiem. Goldy czy coś takiego, bo tutaj mamy goldy i wojdy. Jakieś dwa najgorsze nam niestety wyleciały. Mam nadzieję, że chociaż będę mógł je założyć. Załóżmy sobie. No i zakładam, ale no jakby super dużo te pety nie dają. Czy tu mamy jakąś potkę taką na wojdy? Tu mamy 6 potek za godzinę gry. No to fajnie. Na pewno tyle będę grał. Może tutaj mamy do kupienia. Tutaj mamy potkę na goldy za robuxy. Może sobie zaraz taką kupię, bo przydałyby nam się jakieś gold pety właśnie. Tylko może nabijmy sobie trochę więcej winów. I tutaj na przykład mamy znajomego, który da nam siłę razy 1000. No to ten znajomy już dużo będzie dawać. I tam widzę dalej rebirfy już są potrzebne, powiem wam. Dobra, to ja te rebirfy może zacznę robić już. Stracimy naszą siłę, ale będziemy mieć speeda plus 10%. No i teraz muszę się wrócić tutaj, żeby nabić z powrotem trochę sił. Ile w ogóle teraz naraz będziemy farmić? Klikniemy sobie auto train 25. No to trochę nabijamy. Dobra, musimy nabić z 10 tysięcy chociaż. Co może w sumie nie być łatwe, bo to dosyć wolno się farmi, powiem wam. Dobra, ale no niech się nabija. Dobra, i w sumie trochę więcej nabijam, bo 20 tysięcy, no jakby za chwilę znowu rebirfa będziemy musieli zrobić, bo tutaj dwa są potrzebne na kolejną mapkę. My mamy jednego, ale dobra, no jeszcze raz się nabiję tą całą siłę najwyżej. Teraz spróbujmy tutaj jak najwięcej winów nabić w ciągu tej minuty 30 w sumie, bo tyle nam zostało tej potki. Zobaczymy w ogóle, ile tu dostaniemy winów, bo tu jest, powiem wam, że ciężko, jakby 43 tysiące naraz zadajemy, a tu już to ma 250 300 i to jeszcze nie koniec jest. Dopiero teraz tutaj jest ostatnia ściana, więc ciężko jest, ciężko. Tutaj mamy do odebrania jakieś dwa gifty. Muszę w sumie zresetować sobie to, bo tutaj już nie ma ciekawych nagród w sumie. A tak to byśmy znowu tą potkę dostali. Dobra, to zaraz wyjdę i wejdę z gierki, tylko niech się ta potka jeszcze na minutę wykorzysta. I w sumie teraz też zauważyłem, że zobaczcie, że jakby ten mój znajomy, tylko kurczę, to tak ciężko pokazać, ale zobaczcie, że on też bije jakby tą ścianę, a więc może on nam pomaga jakby w biciu tych ścian, bo tu na przykład zadajemy 26,5 tysiąca, a mam 23 tysiące jakby siły, a więc może ten znajomy właśnie też nam pomaga. Wydaje mi się, że tak to działa. Dobra, ale czy już mi się w ogóle kolejny znajomy nie odblokował? Powinien się odblokować. Jeszcze musimy dwa razy tutaj uwalić to wszystko, żeby kolejny nam się odblokował. Dobra, i powiem wam, że trochę dłużej AFK zostawiłem i teraz mamy 1900 twinów, a więc naprawdę, naprawdę dużo i trochę te znajomych mi się tu odblokowało. Tutaj mam jakieś takich trzech, którzy dają nam właśnie po 1000. A więc załóżmy sobie jakiegoś takiego, który daje nam 1000. No i tutaj mamy teraz takiego znajomego. Dobra, więc teraz otwórzmy sobie jakieś mocarne jajka, bo też kolejna mapka nam się odblokowała. Teraz rebirfa będziemy niestety musieli zrobić, ale tym zajmiemy się za chwilę. Na początku właśnie otwórzmy sobie jakieś jajka, tylko może kupmy sobie potkę na goldy. Za 35 robuxów sobie tutaj potkę kupmy. Mam nadzieję, że to działa tak, że zawsze goldy dropimy. Dobra, cyk. I tutaj użyjmy tej potki i właśnie otwórzmy sobie jakieś lepsze jajka. Za ile są tutaj jakieś najlepsze? Tu są takie za 250.
250, tu są takie za 1250, to powiem wam, że otworzyłbym sobie kilka tych, bo jakby przeskoki między tymi petami nie są jakieś takie duże, a tu mamy więcej szans, że wyleci nam coś ciekawego. Otwórzmy sobie to w taki sposób, zobaczymy, czy coś ciekawego nam wyleci, jakaś legenda nam od razu wyleciała. Mam nadzieję, że będzie wersji gold, tylko czy ja tą podkę założyłem. Dobra, założyłem tą podkę na gold na szczęście. Zobaczymy, czy będą goldy, czy będą jakieś słabe. Teraz jakiś red nam wyleciał, chociaż to jest najgorszy w sumie. Dobra, i teraz ostatnie jajko i z ostatniego słoń nam wyleciał jakiś epic. Dobra, zobaczmy, ile te pety dają. No, ten daje sporo, 7,7. Załóżmy te pety. Czy one są w wersji gold? No, ciężko powiedzieć w sumie. Nie wiem, jeżeli byłyby w wersji gold, to mógłbym je tutaj wrzucić do tej void maszynki. I mogę je wrzucić tutaj do tej void maszynki. Tylko to będzie trwało 5 godzin, zanim to się zrobi. Dobra, to na razie sobie to odpuścimy. Ale dobra, w takim razie musimy zrobić rebirfa teraz. Tylko zobaczmy w ogóle tutaj, jakiego znajomego mamy. Tutaj mamy takiego znajomego, który daje nam razy 3000 siłę. Dobra, zróbmy tego rebirfa teraz. No, giga dużo siły stracimy. Ale tutaj mamy znajomego, który będzie dawać nam 50 000 siły Filomilo 9. No to już jest taki moc, tylko tu 5 milionów potrzeba. No powiem wam, że sporo, naprawdę sporo. Dobra, zakręćmy sobie tutaj jeszcze raz tym. Mam nadzieję, że jakiegoś peta dostaniemy teraz, a nie znowu te winy, chciałem powiedzieć, ale siła chodziło mi. No ale no niestety znowu siłę dostaliśmy. Dobra, trudno. Zobaczmy, ile teraz będziemy farmić siły w ogóle tutaj. No powinno być więcej. 98. No trochę farmimy. Dobra, zobaczymy, ile uda mi się nabić tej siły, bo 5 milionów to jest naprawdę dużo. Jeszcze tutaj ewentualnie mamy do podbierania to. No i tą podkę znowu. No i tego peta, którego już w sumie nie mogę założyć. No jeszcze tutaj siłę. Dobra, powoli się to nabija. Dobra, i po dłuższej chwili mamy 73 000 siły, a więc teraz może jakieś lepsze rękawiczki sobie kupmy. Kupmy sobie takie za 10 koła. One dają nam plus 50% szybkości. Do tego za winy może coś lepszego sobie kupmy. Za 50 winów tutaj możemy sobie takiego trailsa kupić i zobaczymy, jak to teraz będzie szło. No jakby tutaj to jest już giga trudne, bo tu jest aż 5 milionów. Tutaj jest 400 000, no to jest w miarę proste. I na początku właśnie zająłbym się tutaj tym, chociaż nie wiem, czy nie będziemy przerzucać do ostatniej mapki jakby odblokowanej. Zobaczmy. Nie, dobra, nie przerzucamy na szczęście, a więc dobra, tutaj musimy się tym zająć i tu musimy ogarnąć sobie znajomego lepszego. 6 razy musimy to uwalić. Dobra, to uwalmy to 6 razy. No tutaj to idzie w miarę prosto, a może iść jeszcze 2 razy lepiej, bo mamy tą podkę. Użyjmy sobie tej podki. Dobra, wyfarmy tutaj trochę winów i spróbujemy tutaj to dalej przejść, ale tam już będzie ciężko. Dobra, i odblokowaliśmy kolejnego znajomego, który daje nam plus 3000 siły. Spróbujmy teraz wyfarmić, no nie wiem, z 5000 winów i zobaczymy, czy te pety będą jakoś mocniejsze z tego jajka lepszego. Dobra, i mamy 5100 winów. Idziemy na spawna otworzyć jakieś lepsze jajka. Zobaczymy, ile te pety będą dawać i też przy okazji zakręciłem sobie spinem i podkę dostałem na golda, więc znowu sobie ją odpalmy. Teraz otwórzmy sobie kilka takich czy takich. Dobra, otwórzmy 2T. Otwórzmy 2T, może tutaj nam coś ciekawego wyleci, jakiś dobry pecie, który będzie dużo dawać. Uncommon, najgorzej, no. No i tutaj drugi uncommon, a więc nie wiem, giga słabo. Zobaczmy, ile te pety dają. No powiem wam, że niedużo dają. Dobra, dalej będzie to giga ciężko odblokować, a więc w tym filmie to będzie na tyle i do następnego.